To was pierwszy z meteoryt, kurde. Śmierdzi chuj. No jest nagrane, pan poproszę. Oni kiedykolwiek... Ale narażacie, nie? Nie, jeszcze nie narażacie. Wyciskali kiedyś? O nie, to nie. Ty boli. Dobrze. Stoisz za mną? Robur ma strzał. W dupę. Jest z nami ekipa Czajnika, a ja oddaję. Cześć. Dzień dobry. A ja oddaję głos prowadzącemu Damianowi i czekamy na żarcik. A to za chwilę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znacie zasady? Nie. Dobra, to na spokojnie. Może najpierw przedstaw swoich zawodników jako kapitan. Ja muszę? Tak, kurde. Okej, stresuję się trochę. Jestem Czajnik. Dzień dobry, witam wszystkich. To jest Ostry, przegrał ze mną swój kanał. Siedzę koło. Już tak, gra piłkę, dużo trików fajnych umie. Do cyrku też by się nadawał. Tak jest, no i zwykły, który jest niezwykły, jest niezastąpiony. Generalnie tyle mogę powiedzieć. No i on kopnął Tybor jakby. To najważniejsze. To co, jest między wami już w porządku? Nie. Nie miałem okazji z nim porozmawiać o tym, gadałem tylko z jego bratem. A skąd nie wiesz tego? Jeszcze gadałem, wiesz. A tak się składa, że mamy tu Tyboriego. Już uwierzyłem. Ta gra polega na tym, że odpowiada się na pytania, więc żeby się rozgrzać, mam trzy wstępniaczki. I zaczniemy od pierwszego z nich. Co mówi nauczycielka geografii, kiedy kupuje buty? To jest suche, czy co to jest? To są jakieś pytanie wstępne. To są podchwytliwe pytania. Bo te są geowniane. O kurde. Może czarne. Dobrze. A? Co? Może czarne, albo może czarne. 1-0. On wyglądał tak, jak coś się dzieje. Nie, nagraliśmy się z memias. Jeśli najlepiej ciuchy czarne sprzedają, to wiecie. Jak się nagrywacie? Jak udaje, żeby myślił. Ładnie. Dobra. To jest ten typ, ale nie? Drugie, może dobra, macie szansę na 1-1 i potem na 2-1, na spokojnie. Drugie pytanko. Jak nazywa się pies, którego coś boli? Teraz do was, wy musicie zrobić. Znaczy do wszystkich. Nie, to jakby my rywa nie... Hała! Bulldog. Hała! Bulldog. Jedynie. Jego zawodnika wzięli. Jego trzeba się obawiać. Dobra, ostatnie. Jest 1-1, więc macie szansę wszyscy wygrać pierwszą konkurencję. Tych musicie trochę użyć wyobraźni. Plus. Jezus pyta świętego Piotra. Aha. Po ile ryb łowisz? Apostołowie. Rozstrzygnijcie to sobie sami. Albo remis, albo zwycięstwo. Masz jeszcze coś na dogrywkę? Oj nie. Nie przewidziałem. Dawaj tego. Z Google. Jak nazywa się magik, który stracił magię? Nie wiem. Ik? Ik, no. Ale dobrze kombinuje, No dobre to jest, ik. No, dobre, ale to nie jest odpowiedź. Ale zajebiste. Dobre, ale nie tak dobre. Druga najwyżej punktowana odpowiedź. Tam, gdzie ja też czytałem to. Tam, gdzie ja sprawdzam, to taka była odpowiedź. Magik bez magii. Też tak można. Wracam z tej podróży. Dobra, powiem wam, bo nie wyglądacie na takich, chcę znają odpowiedź. Rozczarowany. Dobre. No jesteśmy rozczarowani. Teraz nam jest. Nadal szedłbym w Ika. Dobra, uznajmy, że remis. Przejdźmy do gry właściwej. I tak, najpierw kapitanowie idą do grzybków. Ten, który pierwszy się zgłosi, może odpowiadać. I jeżeli jego odpowiedź będzie na tablicy, ale nie będzie pierwsza, to ten drugi również może odpowiadać. Musi bez pytania już odpowiadać. A resztę zasad wyjaśnimy sobie w trakcie. Zabierz mu grzyb. Pytanie pierwsze, jesteście gotowi? Tak jest. Tak jest. Wymień legendę. Mr. Beast. Zaczynamy ciekawie, ale nie. Aj! Nie dokończę. Liczyłem na to. Dobrze. To było zgłoszenie. Coś tam chyba było. Co nie? Tak, ja coś tam przeczytałem nawet, ale strzelałem. Legendy kulturystyki? Phil Heath. Co? No? Obrażacie nas teraz? Dobra, żaden z was nie odpowiedział, więc jako że Czajnik zgłosił się pierwszy, pytanie przechodzi do was, Ostry. My wszystko! Legendy, tak? Kto pierwszy odpowie, ten zabiera pytanie.
Czerwony kapturek, kurwa, nie wiem, legendy. Nie. Owca. Poczekaj, poczekaj. Diego Maradona. No mówiłem, piłki nożnej. No. Piąta pozycja. A, legendy piłki nożnej. Tak jest, pytanie. Kapitanowie. Mega słabo. Kapitanowie, możecie wracać do siebie. Pytanie dla WK, jako że drudzy odpowiadali i mieli pytanie na tablicy. Trzy. Ronaldo. A który? Dobrze. Ronaldo, Nie, to tylko Ronaldo. Za moich czasów był Ronaldo. Ale ja myślę o tym. Co jest tu. Za naszych nie. Więc już nie ma Ronaldo. Trudno, odpada w takim razie, nie ma tych punktów. Dlaczego? Czemu? Ronaldo. No jak? To legenda. Przecież on nie zna Ronaldo Nazario, przecież on się urodził w 2000 roku. Ronaldo Nazario skończył karierę w 98, można powiedzieć. Że już potem to już wiesz, było... Że nadal on jak... coś wie chyba, on mówi dobre rzeczy. A to nie zwalnia go z niewiedzy. To, że on się urodził później, to mówi ci boję. Dobrze wiem, że chodziło wam o innego Ronaldo i nie uznaje... Przecież on nie zna piłkarza. Przecież on nie zna tego Ronaldo. Dobra, nie ma tych punktów. On nie tak samo z grzybkami. Ta odpowiedź nie istnieje, ale nie stracicie życia. Dobrze, sędzia. Dobrze, sędzia. Nie teraz. Messi. Jest Messi. Messi? Pierwsza pozycja, 40 punktów. Wystarczy. Ale chyba nie. Ale dalej już się skończyło. Nie od tego Messi. Nie ma. Tracicie serduszko. O, dobrze. Już tylko jedno jest. Zapytałem, jak coś władzej nie stracił. Kurde, mamy na Alecie. Nie ma. Ej, ogólnie szkoda, że nie dali zmiany. Szkoda, że. A dlaczego? Tak, szkoda. Szkoda zdecydowanie. Mógłby być, no, ale nie. Zobaczcie, jaki rozbieg miał Zidane, jak robił rzuty karne. Kurwa. On robił rozbieg. No, kurwa. Jak dwie te butelki. Dwie te butelki i na pewniaczka, ale nie? Kurwa, ogólnie zjadę. Ja mam pytanie. Dlaczego nie odjęliście, bo nie ma punktów ujemnych? Przecież powiedziałem ślad. Po prostu nie macie dodanych. Nie ma dodanych. Ale spokojnie, Barzej. My teraz. Patrz, mam nasze plecy. No Pele chyba będzie, kurwa, no. Będzie Pele. No. Bez 15 punktów, ostatnia odpowiedź. No i wiesz, ja wiem, kto tam jest. Ja też wiem. Ja nie oszukujesz. Lewandowski. Nie oszukujesz. A wy nie odpowiadacie. No nie wiem. A Polska nie? Trzy. Lewandowski. No niestety. Dobrze, podpuściliśmy. Ostatnia szansa. Pójdę w taki trochę mainstream, mi się wydaje. Bo wiadomo, są różne legendy, ale spróbuję Ronaldinho. Nie. Taki medialny. Nie. Nie masz szans. Tą piłkę nad nie gra chyba. Niestety nie. Zapomniałem wam powiedzieć, że możecie się naradzać. A, wspaniale. Trochę szansa. Dobra, próbuję. To moje pytanie. Proszę o to. Wydaje się, że nie, ale... Zgodnie z naszą naradą i strzelamy w to, że dwóch ludzi się... Top 2 pojawiło z dzisiejszych czasów, strzelimy w Neymara. Nie mamy innej opcji, mam nadzieję, że tutaj będzie, ale nie sądzę, że będzie. Nie będzie. Także te punkty lądują na koncie. A ostatnią legendą jest WFista, gdyby nie kontuzja. WFista, gdyby wrócił z rękiem. Jesteście gotowi? Teraz poczekaj teraz. Czym śmierdzi w szatni męskiej? Testosteronem. Tak jest, za 12 punktów, czwarta pozycja, ostry masz szansę. Potem. Ale co jak najbardziej? Pytanie. Tak jest! Team Czajnik. A przedtem co czy... Teraz ja mogę czekać. Już wracacie, nie. Aha, ty pierwszy odpowiadałeś, macie po jednej odpowiedzi. Dobrze. Szanowie. To jak było potem, no to może przedtem. Ja wiem. Można było też ubezpieczyć. Że tylko jest bezpiekiem. Nie, nic z tego nie będzie. Tracicie życie. Co? Słabo. Czy możesz śmierdzić takiego... Skarpetami. WF-ista. No nie. Narazamy się. Narazacie się. Kurde, właśnie nie byłem. Nie musimy. Daliśmy jest tam więcej zapachów. Nie słyszymy, nie? Dobra, wymyślmy o tym. Wpierdolę. Ja bym zaryzykował. Wiesz, tak czuć wpierdol. Ale my się nie naradzamy podobno. A co nie wypowiadasz? Ja już tak mówię, tak? No dobrze, zaryzykujmy w takim układzie z tym wpierdolem. Nie, kurwa, panowie. Nie możecie mi wypowiedzieć. Zastanawiam się, kto nie był w szatni męskiej. U nas poszła jednogłośna decyzja, każdy powiedział to samo. I no, obę, kapitanie, przekazujemy głos. Śmierdzi chujem. No jajami, no. No nie, tak dziękuję, gdzie jaja? Halo, panowie. No myślę, że w tym samym miejscu. No, u mnie jest gdzie indziej.
Punkty lądują na koncie ekipy WK, ale jeszcze 8 pytań, więc na spokojnie. Zobaczmy to, co pozostało. Buty. Na ostatnim miejscu małpami. I trzecie pewnie tym WF-istą, co był pierwszy. Nie, szlugami, które pali. Panowie, dostajemy mocny wpierdol, że musimy spokojnie, się ogarnąć. Spokojnie, nieważne jak zaczynasz. Dawaj, Krzysiu. Trzymaj go za tą rękę, nie zdąży kliknąć. Ja nie. Mu czapkę sobie. Tak, no, to było tamto pytanie. Brody, długie ma długie włosy. Bracia, ej, zamieńcie się okularami. Tak na to pytanie. Po meczu. Ja mam zerówki, więc... Ja też. Pytanie trzecie. Co jednocześnie możesz powiedzieć na treningu i w łóżku? Jaki pewniak. Oni mieli taki film chyba, nie? Ale, no dawaj, ale dawaj. Ogień. Ale ogień. Ale ogień, właśnie. No i muszę się upewnić, ale nie ma tego. Tytułówka, stary. Ja pamiętam ruch z odcinka. Tytułówka. A nie może chodzić. Tytułówka ich? No a jak? Ogień z kurwami? Co po punkt? No jak tego nie macie, nie, to błagam was, panowie. Nie, to nie, zaliczyć, nie mogę tego woda zaliczyć. A też chciałem to powiedzieć, no, prawie widziałem. To nie możemy tego zaliczyć. Kapitanowie mogą wrócić, włóżmi dalej. Coś takiego? Włóżmi. A ty na treningu i... Aha. Nie. O kurwa, lipa. Zwykły? Potrzymasz mi? Nie. Dużo tych tekstów, dużo się dowiemy. Ja poproszę o powtórzenie pytania, bo... Zawsze to samo. Co jednocześnie możesz powiedzieć na treningu i w łóżku? No dawaj, dawaj. Nic z paragonem. Masło. Już podpowiem. Dobre. Nie. Kapitanie czajniku. Krótkie słowo, może zaliczą. Ciśnij po prostu. To chyba nie pomaga. Nie. Owca. To się wpasuje w tą konwencję. Staniesz? O kurde. Na ostatnim miejscu. Staniesz za mną. Kurde. Właśnie mówiłem, że jedno słowo trzeba było. To tak, był bliski. On był lepszy. Byłem bliski. Ty, ale poczekaj, bo jest staniesz, a tutaj jest staniesz za mną w łóżku. W sensie w takiej sytuacji. Staniesz za mną, to co? No, żebyś... Ale spokojnie, jeszcze wy macie okazję powiedzieć, bo oni byli staniesz pierwsi. Za mną? Więc teraz my. Na romantyczną... Strzelaj! Co? Strzelaj? No. A on treningi z piłki nożnej wziął. Nie, no można strzelać. Nie, można, ale no nie. Kurde. Nie zmieściło się w top 5. Dobra, Błażej. Jazda z kurwami. Było. Przepalony. Było. Jedziesz z kurwą. Pierwsza. O! Ale to ja bym im zaliczył to chyba. Jakby pierwszy przecież powiedział. Powiedział, ale było. Jedziesz z kurwą, a ogień z kurwą, to samo. No bo jesteście specjalistą, to wy musicie wypowiedzieć. Chyba bym im zaliczył. No dobra, no prowadzący niestety zadecydował inaczej. Tak wyszło. Spokojnie, jeszcze 7 pytań. Jeszcze będziecie. My się nie kłócimy, spokojnie. Każdy będzie mógł mieć wąty, myślę, na przestrzeni tych kilku pytań. Sakry. Ty, ale staniesz za mną? Dziwne jest, co? W łóżkowej tej. Staniesz za mną? No, o co chodzi? Chodzi o to, że nie w łóżku, no. Tylko na obok, kurwa, rozumiesz? No tak, ale nadal staj ze mną i mnie ruchaj, kurwa, no czego nie rozumiesz? Kurwa, no to ktoś się tak pyta, staj za mną? No? Kapitanie? Życie stać. Nie, 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 może być, kurwa, kilka jedynie. Może być szybciej. Staje za mną? Tak. Aż szybciej. Nie ma, to życie drugie życie. Możecie się naradzać. Ciężkie to jest. Teraz ty owcy. Oni kiedykolwiek. Ale naradza się, nie? Nie, jeszcze nie naradza. Wyciskali kiedyś? Nie ma szybciej. Ciężko? Szybciej, kurwa. Owca. Kurwa, no nie ma. Dobra, no to... Nie ćwiczą. Szybciej powiedzmy. Kurwa! Po prostu kurwa. Ty za bardzo na piłkę. Szybciej, kurwa! Głosem naszej drużyny powiem...
Kocham cię. Tyle na tym. Dobry, na tym się zastanawiali, nie? Ale wierzę, że nie ma. Wiem, co nie będzie. Kurwa. No kto by się spodziewał? Robur ma strzał poza konkursem. Ja często to mówiłem. Po ja bym to uznał. To będzie drugie. Ty szmatę. No po martwym tak mówiłeś, ale w łóżku. Ciekawe, czy będzie. To musi być tu i tu. Ale to jest ogólne, to ja nie muszę tego mówić. Od czwartego. Ale łatwo. To was mógł to mówić. A, ty nie, ale ktoś z nas tak. To by się zgadzał. Staniesz ze mną? Trzecie. Długo jeszcze. I ostatnie. Nie wychodź. No, staniesz za mną, nadal nie mogę tego pojąć, nie? Chuj ci w dupeki, tak? No, ale staniesz za mną, koleżanko, co? I później chuj ci w dupeki. Nie ma tak w życiu. Dobra, nie wychodzimy za bardzo z tematu. Grzeje. Znaczy może grzeje, trochę. Nie grzeje. Pytanie czwarte. Ale to grzeje, to nie grzeje. Gotowi? Tak. Wymień dziury w ciele. Dziękuję. Dupa! Dobrze. Jak najbardziej. I pytanie od razu na wyjście. Panie kapitanie. Szukaj otworów, no. Nos. Co? Z dupy do nosa? Ale jest. Za 5 punktów ostatnio. Jest! Pierwszy raz! Myślę, że usta. Masz dobrze myślisz? Dobrze, musimy, to jest nasza konkurencja. Dziury w ciele. Jeszcze ucho. Ale musi być coś głupiego jeszcze teraz. Kurde, no za ogień z kurwami zaliczam to, bo uszy Błażeja. Ja wiem teraz, uwaga! A wiem, że i to jest to głupie. Jeszcze można mieć dziurę w mózgu. Co ty kurwa gadasz? Zwykłe, no dziura w mają. Dobra, ale tracicie dziurę. Ej, jeszcze w sercu, jak się rozstaniecie. A, no, dobrze. Zostaw dla siebie. Kapitanie, ostatnia dziura ci została. Elefant in the room w chuj, co? No nie, no panowie, to już jestem tam. No gdzieś to musi być cipa jakaś. Swój w pokoju, ty, i nikt go nie widzi. No jest! Musi być. Tak jest! Nie, naprawdę! Wszystkie punkty lądują na waszym koncie. Niepotrzebnie ich nakierowaliśmy. Może powiedzieli, staniesz ze mną, kurwa? Myślałem, że to serce będzie. Już mam czyste sumienie, Saudi z kurwami. Pytanie piąte. Dziury, wygramy. Gdzie można utknąć? Ale ciekawe, czy kto... Kurwa! Dobra owca. W cipie. Mapy, kurwa! Odcinek! Te same odpowiedzi. Nie może być tak łatwo. W dupie można, w cipie nie można? No, trudniej na pewno. Tylko nie mów, nie mów. Okej. Dobra, wiem. Było nie wychodź. Wiem, że chłopakom mówiłem, że Czajnik nie chciał dzisiaj wyjść z siłowni, więc siłki. O! Na siłce można utknąć. Za siłowni. Co kurwa? Ale Błażej. 9 osób mocny zawodnik. Sakę? W korku. Kurczę, miałem to! Brawo! Jak na drugie miejsce, to mega elokwentna. Ale powiedz, to pierwsze, co się nasuwa, jeśli jesteś ledzi. No. Ale nadal masz cipę przed kochanie. Masz korek, nie? Bo już tak pomieszali, że nie wiem. Zobacz, gdzie można utknąć? Jak coś jest na tablicy tam, Świndlarzu. Nie mieszajcie do budowy. Podajcie. 3 sekundki. Jeszcze się nie naradzacie jak coś. My się nie naradzamy, tak gadamy, co będziemy robić później. Nie, nie gadacie też. Kurwa, w labiryncie. Teraz się możecie naradzać. Nie ma takiego. Labirynt, to kurwa. Owca, ostatnia szansa. Chyba, że dobrze odpowiesz. Można powtórzyć pytanie? Gdzie można utknąć? Można pytanie? Trzy. Czytałbyś jeszcze raz? Dwa. Jeden. Ty nic takiego. Na ławie, no. Na ławie? Na ławie, wiesz, już było na siłowni, ale... Że na ławie. Dlaczego jeszcze mam podciągnąć? Nie, nie, to chodziło. Jak mu podpowiedziałem, to dał na ławie coś. Dobra, nie. O, kurwa! Mamy! Mamy! Ale nie poświęciłem!
musi być to, to musi być to. Nie będzie. To musi być to. Święta się zbliżają, moi drodzy. Mikołaj przychodzi i bardzo często utyka w kominie. Błagam, powiedz, że jest. Będzie. No jak tego nie będzie, to naprawdę... Halo! Napiszcie to na szybko! Punkty lądują na koncie ekipy WK, zostałem w mojej serio? Stronie. Co? Naprawdę? Nie mam takiej odpowiedzi. I powiem wam, co było. Ostatnie, winda. I trzecie, a pralka. Winda, a winda komina! Pralka! Coś wiedziałem! Coś mi się kojarzy, no. Wymień scenariusze końca świata. Owca? Potop. powódź. Nie, nie ma tego. No jak nie ma? Nie ma potopu? Czy chodzicie kurwa do podstawówki? Dobra, ja pierdolę. Odpowiem tak, mocno abstrakcyjne, ale apokalipsa zombie. No będzie, kurwa. Jest zombie. Bo z Ameryki. Zombie z Ameryki. Ale nie, Mickiewicz to nie, ale zombie z Ameryki, kurwa, tak, zombie! Bo ty kurwa, potop przeczytałem. Ale szacunek trzeba dawać. Henryk Sienkiewicz napisał. No właśnie, dokładnie. Szacunek dla nich obu. Testowałem, czy chodziliście do tego gimnazjum. Meteoryt pierwszy. S? Meteoryt. A oni powiedzieli chyba metoryb. Tak, że to leci taka duża ryba. Słyszeć, bo gadaliście o potopie i to P na końcu. Kurde, nie wiem, czy bym zaliczył. Dobra, to ja tak pod zielony. Globalne ocieplenie. Kurwa. No nie. Za trudne odpowiedzi jak dla was. Bardzo ambitnie. Zbyt ambitnie, no. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jakiś wirus może? By nas wybił. Niestety nie. Możecie się naradzać. Naradzamy. Kurczę. Naradzamy. Emisja CO2. Ostry, ostatnia szansa. Nie może dobrze odpowiedź. Wydechował z pani nawet. Nie no, trzeba iść w te. Nie no ja. Trafimy. Serio? No nie. Dobra, no załóżmy, że UFO. Kosmici przelecą i nas zabiją wszystkich. No nie. No ja myślałem, że nie. Kurwa. To pierwszy jest meteoryt. Meteoryt. Zombie, Walking Dead. To już było, to już było. No, a winter is coming. Dobra, jeszcze 3 sekundki, panowie. Siedzieli, o dobra, to. To nie, nie może, ja nie wierzę. Wirus! Pandemia! Powiedzieli, czy spokojnie. Powiedzieli? A możecie powtórzyć, może tym razem wyjdzie. Dobra, no. To... Dobra, odpowiedź! Nie, zupełnie. Dobra. Może zamknięcie siłowni, jakieś ślady. Kapitan odpowiada. No. Ma to sens. A jaki uśmiechnięty. To się uda. No niech będzie, bo nic lepszego nie czyli co? Zamknięcie siłowni. Ale drugą... No, już bez treningu, coś takiego. Ale drugą opcją było bunt maszyn. Też. O. No, dobra. Punkty, które no, były, czyli za meteoryt i zombie na koncie Team Czajnik, tak. A pozostałe odpowiedzi to rozstanie z dziewczyną, pałac matny i wojna. Anta! W sumie prosto. Jednak nasza wina, że nie pomyśleliśmy. O, już widać pytanie, też fajne. Opcja. Zróbmy tak, że teraz inne, a kiedyś przypadkowo wróćcie do niego. Nie, myślę, że po prostu róbmy to. Nie ma samo. To samo? A ty widziałeś co było? Widziałeś co było? Nie, bo dzik... Ile lat ma kierowca? Co można postawić? Kupon. Nie, no serio! Kurwa, tyle rzeczy! Nie, i właśnie to jest to. No nie ma tego. Ja pierdolę. No chuja. Kutasa, siura. Dobra, właśnie, teraz ty. Jedno wybierz. Już było siura. Wybrał, powiedział. A, powiedział. No chuja. A, no to... No dobra. I wracasz może, i zajebista robota. Nie wiem, namiot. Kurwa, bezpiecznie. To cztery. Nie aż tak bezpiecznie. Ale ja mam jak nie powiedzą. Można nie postawić. No to się na razie. Piwko. Łódziczka. Co można postawić? No piwko. Piwka nie można. Adrina? Też. To nie, dalej. To nie wiem, jedna odpowiedź. Kloca. Napój alkoholu. No i drinka można postawić.
Nie ma ani piwka, ani kloca. Jedna odpowiedź. Kloca nie ma? A jak drinku nie stawiają. Uważaj teraz. Oni nie stawiają. Ja teraz? No to drinka. A nie, czekaj, a ja w tej. Drinka. Już mówiliście to. Piwa nie stawiają. Robur mówił, nie. No to... Błażej nie słyszał. To ja mam teraz mówić, tak, czy nie? Tak, ty. Błażej, ty. A, Błażej. No to piwo. Nie, no nie mam pojęcia. Dobra, stracicie życie. To już było. Jak Robur mógł powiedzieć dwa naraz? No jak? Jedno powiedział. No to które? A ja powiedziałem drink. Nie, powiedziałeś piwo. Ja powiedziałem drink pierwszy, no przecież jest nagrane. Powiedziałem drink i powiedzieliście, że Robur to powiedział. Ja tak... Ja powiedziałem drink. No jest nagrane, bar poproszę. Powiedziałem drink. Powiedziałem drink. Chcę bar. Serio bar chcę. Pierwszy powiedział drinka. No i co? On jest od ciebie z ciału. A później powiedzieliście o piwie i się wszyscy pogubili. No dobra, dobra, no to może, no to okej, okay, no to... Drinka, przepraszam. Za dużo odpowiedzi już nie, no bo, było, nie, bo było tak, że oni cały czas gadali o drinku, więc... Ja w ogóle nie wiedziałem, że moja robię. Ja się tak, że oni już odpowiedź za nich powinniście stracić. Teraz się no, drinka, aj. Czy jedno? Da, bo wy drinki z tylko pijecie. Czyli jeszcze dwa muszą zrobić. To jest koniec. Macie przejebane. Piwko to nie. Saker, hajs. Pieniądze. Co, przecież to prawie kupon. No, kupon. Nie. No nie. Nie no, jak przegrany to nie. Dobra, i ostatnia odpowiedź, kapitanie, zobaczymy teraz. To musi być. Ja teraz? Tak nagle ja? No. Jak nagle? Są no, też tak. Wszyscy tak odpowiedzieli. Jestem zaskoczony. Przeczytać ci jakie pytanie. Jakie było pytanie? Co można postawić? Można postawić... no... Maszt, żagiel, dobry, nie wiem jak dobra, to się nazywa, profesjonalnie. Może, myślę, może lepiej. Stawiasz żagle. Dali na przykład może, że można komuś postawić szamę, jedzenie, obiad komuś, wiesz co chodzi? Nie mam, tak to nie. Ale nie byliście tak daleko, bo ostatnie jest postawić na swoim. Ale pozostałe punkty na koncie. Kurwa, oni mocni są w to. Oni są mocni. Oni są dobrzy. Nie, nie, tak bo czołem. No. Lepiej go nie wąchaj ogólnie. Ale ja nie wącham, wiesz? Tam dobra, gotowi? No. Pytanie ósme. Czym można się podetrzeć? Jajami. Opierem. Będzie pierwszy. Prawda? Będzie pierwszy? O. Ręką. O. O. To jest brawo! Ej, było tak jak powiedziałeś. Kurwa. Który? Gdzie tam podpierasz? Dawaj stopą, kurwa. Kapitanie? No pieniędzmi można się podpierać. Uuuu. Akurat padło na ciebie, czekaj. Ale no nie. Jak nie? Pokazać ci. Ja bym stawił bardziej na liście, jak nie ma czym. Są liście. Liście, jak, nie, liście jak nie ma czym. Może tym kartonikiem, jak już braknie papieru. Tym takim, że po prostu papieru. Nie ma papieru. Bardzo, za daleko bardzo ambitnie. Ty robiłeś, tak? Możecie się narazić. Nie, ale... Ale skończy to przyszło. No, no, mam chyba historię z dobrym. Narazacie się. Gazetą. Kurwa, co by strzela ci tak szybko? Chodźcie bliżej. No nie. Kurwa, naprawdę nie potrzebujecie się gazetą? I punkt. Ja. Właśnie, po co to tak szybko? No ja nie. Ja wybaczyłem. A co byś tak też powiedział? Spokojnie, panowie, naprawdę. No to nie było nic głupiego jeszcze. Ale spokojnie, jak wam powiedzą, to punkty i tak samo. Ale ja wiem, jak to będzie. Oni są mistrzami na końcu. Błażej widział po tym. Nie, jest jedna historia po prostu, której nie znacie. Nieźle! Jak się jedzie do nas, to może pokażecie. Ale są też ludzie, którzy się nie chcą do nich przyznać. I wiecie. Taka legenda firmy. No, kapitanie. Nasza opowieść to koszulką. Nie. Swoimi koszulkami się wycieracie? No nie. No ale się za... Nie! Skarpetko, 84 punkty dla was. A tak to, co jest. Zostało na tablicy, to skarpetka. Tak jest. No i ręcznik. Gotowi? Tak jest. Pytanie dziewiąte. Jakie znasz określenie na brzuch? Pomogłeś szybszy. Kapitanie, Robercie. Bęben. Ale nie nasz mój. Na czwartym miejscu mamy bęben. No sześciopak musi być, nie? Sześciopak, powiedz, że musi być. No kaloryfer. Jednej.
Kaloryfer, sześciopak, dokładnie. Niech będzie. I co teraz? Kurwa, tylko my mamy na dobra rozgrywka. No tak szczerze. Ale szczerze, no. Popatrz na niego, pokaż brzuch. Robimy na socokaniu na każdym wywiadzie. No kurwa, nie mam tutaj... Nie odliczasz, tak? Dawaj ostry, 3 sekundki. Ty mi nie mów sam robić. No. Masz jeszcze 10. Ja bym nawet nie wiem, czy za ujemne punkty. Ludzie. Ujemne punkty za to. Za szczekanie Błażejka. Dostanów się. Nie mam pojęcia, nie wiem. Piwny, nie wiem. Piwny? Co? Nie wiem. Nie mam. Jakie było pytanie? Prawda, czas. Jakie znasz określenia na brzuch? Bebzon. Bebzon to trochę jak bęben. Trochę to samo. No ale straciliśmy życie chyba już. Nie ma? No, a nie, nie, zostań. Nie ma takiego. A bebzon. No się na razie. Panowie? A takie zdrobnienie na zasadzie, że się tak mówili. Brzuszek, tempuszek? Myślę, że nie. Nie, ale... Słowki, ale nie. To tak się nie chce. Brzuszek, tempuszek. Jak nie spuszczasz? 3, 2... Dobra. Nasza odpowiedź, Sagan. Jaki? Sagan. A Sagan to nie ma. Bardziej? Nie ma. Dobrze. Dojeżdżamy i tam jeżdżamy. Czajnik, a to, co mieliśmy na tablicy, to od końca. Maciek. O Maciek. To ja. Przecież Maciek to jest duży palec ust. Boiler. A Boiler. Tak. I Bebek. Bebek. Kurwa, mówiłem. To nie byłoby. Ja też. To by nie było. Ale jak to było, no to... Kurde, 3 na B to się rzadko zdarza. Ale mówiłem ci, bo oni powiedzieli ten, Bebzon i Deja się zastanawiał. Bebzon to prawie to samo, co Bebek, nie? Najgorszy prezent pod choinkę. Ostry. On nie wie, co powiedzieć, kurwa, przecież. 3, 2, 1. Nie wiem, kurwa. Dobra, owca. Jaki? Najgorszy? Rózga. No jak? Jest! Dobrze! Ja dalej to wracam. Nie, teraz Józef. Dobrze. Wracacie i lecimy dalej. Ja mam wrażenie, co? W bajkach było coś takiego, że węgiel się dawał? Na bankier. No węgiel nie. Nie? Nie. O, teraz ja. O, to będzie ciężko. No i kurwa, ty jesteś dobry. W jakiej bajce się węgiel dawał? Nie wiem, tak. No to tak było puszczali, nie wiem, była bajka, to nie była bajka. Dobra, to bety. To jest prezent. No i to skarbę. No, ale się nie doceniało kiedyś. Najlepszy prezent, jaki może być pod choinkę, naprawdę. Takie jeszcze długie. Ja ogarnąłem, że jestem dorosły. Jak zacząłem doceniać. I odpowiada Sakę. Chyba sweterek od babci, klasyczny. Którego nie chcesz zakładać. Kurczę. Na końcu. Za 6 punktów. Ja mam. Dawaj, ja mam. Masz? Tak, to jest prosta ta puszka. Jest krawat. To jest taki czas. Nie ma krawat. Krawat? No ale gorszy niż skarpetki. Ja moim zdaniem gorszy niż skarpetki. Krawat kiedyś teraz było. Teraz ty owca. Piżama. Tak, info było. Nie ma piżamy? Nie ma. Masz więcej niż 20. Teraz możesz zadać, tak? Wiem, co jest. Ty nie ma piżamy. Masz ja? Teraz ty. No to jest nie musi być. Ja uważam, że to musi być. Ale to chciałbyś dostać? Najgorszy prezent pod choinkę? Chciałbyś dostać? Jeszcze ja mam. Dobra, kurwa. Ojojoj. Stawiam na to drugie. No. Na to drugie raczej. No zaryzykujemy, wezmę to na siebie. Najpierw mieliśmy w głowie gówno, ale to nie to. No bo chujowo dostać gówno, nie? Panowie, przyznajcie, nie chciałbym nikt dostać gówna. Ale w pierdol będzie jeszcze gorszy. Nie, naprawdę! No to w pierdol! Ani jednego, ani drugiego nie ma. A, no nie. Punkty dla ekipy WK, a pozostałe odpowiedzi to zestaw do mycia, test ciążowy i nasi elokwentni koledzy wymyślili książkę. Tak myślałem, żeby książkę... Ale to powinien być pozytywny test ciągowy. No tak, po potopie. Dobra, to było ostatnie pytanie. Mati? Przegraliśmy. Jednym punktem. Ale dobra, grajmy, mieliśmy zabawę. Mieliśmy dobrą zabawę, serio. Byliśmy dobrzy tylko w dziury. No i oczyszczenie dziury. Dobra, paska wróciła. Dziurę i wczyszczenie dziury. Dzięki, naprawdę. Troszkę nas oszukałeś. Ale jakie pytanie, ale potem skorygowałem to. O, wszystko. Najgorszy prezent, książka. No tak. Dziękujemy. Takie pokolenie, no co zrobić. Książka jest najgorszym prezentem.
Tacy jesteśmy tutaj wszyscy. Ja ze skarpetek bym się cieszył. Wróciliście do zwycięstwa. No w końcu. Kurde. Aha, czyli my dopiero przegraliśmy. Nie. Musieli nas zaprosić, żeby wygrać. Jakby z kim możemy wygrać? Macie jakichś znajomych jeszcze? Żeby stanęli za wami z tyłu. Co, machamy? Machamy. A to zerwanie wyrywamy. Na początku. Czy jakieś słowa prowadzącego? Jeszcze prowadzący chyba wręcza kosz z kiełbasami, czy tam ze słodyczami. Nie ma, z dzikami. Kiełbasa z dzika, nie? Można. To jest najbardziej niezręczny moment w moim życiu.